jest sobota, 26 maja 2012 i zespół French Letters robi koncert u Zielonego razem z zaprzyjaźnionym zespołem Jelokiem. French Letters miało półroczną przerwę i po półrocznej przerwie to jest nasz pierwszy koncert. Mamy nadzieję, jako członkowie tego zespołu, że nie zawiedziemy osoby, które przyjdą na nasz koncert. Wszystkim, których tutaj nie ma, to po prostu współczujemy. Trzeba było być. Będą tańce, hulanki, zabawy festynowe i swawole, ogórki i smalec. Zespół Jolokia to czterech ludzi, z których trzech urodziło się i wychowywało w Kozienicach, więc na pewno ich znajomi licznie przybędą na koncert. Są chłopaki, którzy tworzyli tutaj muzykę od bardzo dawna i bardzo fajnie, że chcą jeszcze tu przyjeżdżać. Ostatnio wygrali jakąś nagrodę. Pierwsze miejsce w ogóle na jakimś przeglądzie festiwalu, także wszyscy ci, których nie ma tutaj, niech żałują. Thank you.
potrzebne są takie koncerty kozienice. Potrzebne są takie koncerty kozienice. Wydaje mi się, że ten zespół jest świetny i ludzie z Kozienic powinni częściej poznawać taką muzykę. A co sądzisz, festiwal taki jakby Kozienice Krakowy zorganizować? Jestem miałby rację bytu? Nie, gdzie? Gdzie? Nie wiem gdzie, ale w miejscu... Jeżeli to by był festiwal, to powinien być w jakimś takim miejscu dość dużym, na przykład nad jeziorem czy coś takiego, żeby więcej osób mogło przyjść, zobaczyć i poznać tą muzykę, a może w późniejszym czasie nawet się nią bardziej zainteresować. No, według mnie na przykład taki festiwal muzyki, którą przedstawiamy tutaj, jest jak najbardziej konieczny, dlatego że wiem, że kozienickie centra mają naprawdę duże zaplecze i myślę, że nie byłoby żadnym problemem, żeby zorganizować taki festiwal dla ludzi, którzy mieszkają w Kozienicach, a na pewno byliby chętni, znaleźli się, żeby wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Uważam, że zespół z Kozienic ma bardzo duże szanse na to, żeby pokazać się na arenie międzymiastowej i tak dalej. Już Frenchy teraz pokazali się tak naprawdę w innych miastach i okazało się, że naprawdę bardzo dobrze im idzie. I tak naprawdę nie trzeba wiele, żeby inne zespoły pokazały się poza miastem. Poza tym trzeba w ludziach robić taką mentalność, że tak naprawdę młodzi ludzie nie tylko robią złe rzeczy, ale robią coś pożytecznego dla ludzi, dla kultury, która tak naprawdę trzyma nas w Polsce. Thank you.
Salam alejkum. Hej. Generalnie to ja siedzę w wyjazdzie w Arabii Saudyjskiej. Ale potrzebny jest więcej takich niepraskoźnicy? No, pewnie, że potrzebne, tylko na jakieś większe jały, nie? Taka zabawa w takim garażowym klimacie jest spoko, nie? Większy festiwal w Kozienicach miałby rację by to, taki rockowy? No. Większy zależy, nie? Może w skali takiej 50% Jarosina, nie? Albo trochę mniej. Ale mogłoby być spoko, nie? No, jest klimat, są ludzie, jest muzyka. O to chodzi, nie? Kiedyś były inne czasy. Jak mieliśmy koncert na przykład w amfiteatrze w Korzenicach, to w porywach do 1000 przyjechało. I to był klimat. A teraz no jest fajnie, jest 20 osób, jest 50 dni, ale młodzież generalnie upada, mają inne wartości. Tego już nie ma, nie? Niektóre rzeczy się już nie wrócą. Chociaż cieszy mnie to, że nawet widzę tutaj te 20 osób, nie? Bo ja to taki trochę starszy od nich jestem, nie? Ale serce się cieszy, nie?